jak to wszyscy mówią w komentarzach, przewaga dzięki technice, zaczyna być smarowana dopiero po 5 minutach. Lubią te sprężyny pękać. Zaczyna się wycierać tutaj gniazdo łożyska. No i co? Do wyrzucenia. Kosz sprzęgłowy koło piątki kosztuje. Regeneracja takiego kosza sprzęgłowego to jest połowa tego, więc jak nie widać różnicy, to po co przepłacać? Czyli wypuszczają serię samochodów z daną skrzynią i po prostu obserwują świat. To jest kolejne kuriozum. Nie ma żadnego zabezpieczenia i ona tak będzie długo chodziła, aż się spali. Taka magia. Tu dmuchamy, tam się przesuwa. Normalnie cuda. To są dwa rodzaje śrub. Jedne są aluminiowe, drugie stalowe. Cześć. Witajcie na kanale Automatyczni. Dzisiaj zaczynamy odcinek o skrzyni 0CK. Dużo żeście mnie zasypywali pytaniami. Dużo się przewijało u nas w warsztacie, zaczęło się dużo przewijać 0CK w naszym warsztacie, a więc postanowiłem, już raz skręciłem jakiś filmik taki dosyć krótki na temat 0CK, chciałem zrobić taką aktualizację do tej skrzyni. Trochę się boję tej skrzyni, ponieważ ta skrzynia ciągle nas zaskakuje, ciągle coś nowego w nich wychodzi. To jest stosunkowo krótko ją naprawiamy, bo nie naprawiamy ją od wielu, wielu lat. Ileś już tam żeśmy ich naprawili. Natomiast temat jest na tyle niezbadany, że z czym większy przebieg jest tych samochodów, tym więcej wychodzi jakichś niuansów, jakichś rzeczy, które są związane z tym, że ona jest słabo zrobiona. No generalnie masa problemów. Nie wiem do końca, czym to jest spowodowane. No, jedno jest pewne, że skrzynia jest zrobiona, że tak powiem, w trybie ekonomicznym. Zaczynając od jakości aluminium, może wizualnie wyglądającym słabo, po słaby układ smarowania, mega słaby układ smarowania, po wycierające się gniazda podłożyska, po tarczach sprzęgłowe, które siadają przy 120, znaczy gniazda tarcz sprzęgłowych, całe kosze, które siadają po 100, 120, 130 tysiącach przypadków przebiegów, wycierają się różne, wyciera się obudowa od sprzęgieł, sprzęgła się wycierają, zacierają się filtry, zapychają się filtry w tej skrzyni. No masa rzeczy, które po prostu daje nam sen z powiek. Wiele rzeczy nam się udaje wyeliminować. Nie ukrywam, że to jest temat, który, że tak powiem, cały czas, tak jak mówiłem, raczkuje, ponieważ tak, do niedawna nie było jeszcze nawet do nowych zaworów. Posiłkowaliśmy się używanymi zaworami, które wychodziły z nowych skrzyń, gdzieś potestowych skrzyń z rozbitych obudów itp. itd. Dostępne były tylko kosze sprzęgłowe. W tej chwili pojawiły się i zawory, i tarcze sprzęgłowe. I jakby ilość części, która do tych skrzyń zaczyna się pojawiać, no to jest jakby optymistyczna pod względem tego, że będzie można wszystko w nich odbudować. No to tyle tytułem wstępu. Dzisiaj będziemy mieli na stole skrzynię właśnie tego Estronika 0CK z przebiegiem 220 tysięcy. Przyjechał do nas widz. Standardowo zaczęła troszeczkę poszarpywać, chociaż ta akurat tak mocno nie szarpała jak inne i często gęsto przyjeżdżające do nas skrzynie. Natomiast w tej głównym objawem było huczenie w przedziale tam 80, 120, 140, po prostu ta skrzynia gwizdała i co jakiś czas było słychać zgrzytnięcie na niektórych biegach z zejściu, bodajże z 4x3 był ewidentny zgrzyt i to też taki nie był cykliczny. No i co, od czego zaczynamy? No standardowo zaczniemy od zgrania nowego oprogramowania, aktualizacji przede wszystkim. To jest pierwsze. Zawsze to robimy w 0CK, aktualizacja softa, skrzyni silnika, wszystkiego co można zaktualizować, to aktualizujemy. Druga rzecz to jest start-stop. Trzeba zawsze wyłączyć start-stopa, bo ja mam wrażenie, to jest jakby moja osobista
konkluzja, to że start-stop powoduje dużo złego, ponieważ ciągłe gaszenie i odpalanie, to już pomijając dwumasę, to startowanie ze start-stopu, z akumulatora ciśnienia, który nie do końca tak płynnie startuje, tylko zawsze jest jakieś podszarpnięcie, powoduje to, że te tarcze się spinają, samochód rusza agresywnie, po prostu wszystko się napina. Więc dla mnie start-stop wychodzi. Rozebraliśmy tą skrzynię, wyjęliśmy wszystko, powymywaliśmy, przygotowaliśmy do składania. No i w takim stanie chcę Wam pokazać, co będziemy na niej robić. Lecimy z materiałem. Tu mamy część skrzyni. Obudowa, dolna część, tarcze sprzęgłowe stare, choinka, pokrywa sprzęgieł, obudowa układu smarowania choinek biegów, kosz sprzęgłowy stary, kosz sprzęgłowy nowy, nowy korpus obudowy i nowe pakiety tarcz. To tylko to powyciągałem. Tu jeszcze wchodzi, mówiłem to w innych materiałach, więc nie będę się powtarzał z tym tematem. Tu jeszcze wchodzi pozycjoner. Pozycjoner, nastawniki biegów, to różnie to można nazywać, też może powiedzieć, to nie jest pozycjoner. No, to są nastawniki biegów, które z układem hydraulicznym, może pokażę to, poczekajcie. Oto i one. To jest element, który... To coś było. To jest element, który jest założony dokładnie w tym miejscu. Do tego tu są poprzykręcane poszczególne nastawniki od widełek, od przesuwek. I taki to układ hydrauliczny, dając ciśnienie na poszczególne przesuwki, przesuwa, który bieg ma być załączony. Te przesuwki mają tutaj w tym miejscu czujniki halotronowe. I one sobie zliczają pozycję, w jakiej mają być ustawione. Dodatkowo są tutaj o-ringi uszczelniające na tych tłoczkach, tak żeby to wszystko hydraulicznie działało poprawnie. Gdzieś mi spadła śrubka. Nie wiem gdzie. Dobra. Więc to jest pierwsza rzecz. No i tyle. No i to przesuwa biegi i choinka smaruje. Kolejną rzeczą, którą rzeczą ważną, istotną i dającą sens powiek, to sobie odłożę, to jest choinka i układ jej cały smarowania. Ta choinka analogicznie, tu jest wyjście na kosz sprzęgłowy, tu jest podparcie łożyskiem i tu są z tyłu, to jest tył podparcie łożyska, czyli tylne łożysko, które jest w obudowie, i to drugie igiełkowe, które też jest w obudowie. I ta cała choinka w ten sposób jest założona tutaj. Na to wszystko wchodzi taka piękna bańka w ten deseń. Założona jest puszka i ona jest potrzebna do układu smarowania. Mądrzy inżynierowie Audi, jak to wszyscy mówią w komentarzach, przewaga dzięki technice, nie mogli wymyślić tak, jak to było w innych skrzyniach, czyli nalać do niej, skoro zrobili dużą, dużą objętość tej skrzyni, to nalać 10 litrów oleju. Tylko tak myślę, to jest moja teoria oczywiście, wpadli na genialny sposób, na genialny pomysł i zrobili taką bańkę, w którą wchodzi bodajże 5 litrów albo niecałe 5 litrów oleju. Koło 5 litrów wchodzi w nią oleju. Tu od dołu mamy pompkę, pokażę pompkę, poczekajcie. Tu mamy pompkę, ta oto pompka, ona jest przykręcona od dołu. Często gęsto wszyscy myślą, że jest tylko jedna pompka i ona jest widoczna na zewnątrz. My zawsze tą pompką, bo ona jest w obudowie, jak ją odkręcimy, to można zlać cały olej, bo zleci wszystko. I tak zawsze wymieniamy w części właśnie tej mechanicznej olej w ten sposób, że po prostu odkręcamy tą pompkę. I ta pompka jest zainstalowana w ten sposób i ona pcha olej do tej bańki. Jak żeśmy zaczęli analizować ta bańka, ona się napełnia olejem. Tu ma poszczególne otwory, które smarują poszczególne tylko tryby.
bezwładnościowo olej spływa, po czym tu w środku jest jeszcze jeden kanał, taka jedna ładna rurka długa, bodajże chyba ta albo ta, już nie wiem, to nie jest istotne w tym momencie, która pompuje olej w obudowę tylną skrzyni i małym kanałem średnicy 4 mm leci olej na tylne łożysko w obudowie, które jest notabene łożyskiem zamkniętym. Podejrzewam, że to łożysko jest zamknięte dlatego, żeby nie zatarło się dosyć szybko. Jak żeśmy zrobili test, skrzynia, bo często przyjeżdżają samochody estroniki, które mówią ludzie, moja skrzynia generalnie jeździ dobrze, tylko jak w momencie odpalenia i ruszania na zimnym samochodzie, pierwsze 5 minut, pierwsze 3 minuty skrzynia rumoli niemiłosiernie. I to jest pierwszy objaw tego, że skrzynia jest niedosmarowana. Zauważyliśmy w tych przypadkach, w których właśnie skrzynia rumoliła w pierwszych etapach po odpaleniu i jak włączyliśmy drive i jechaliśmy, to się okazywało, że układ smarowania, w ogóle cały tył, czyli połowa tyłu skrzyni biegu wraz z tym tylnym łożyskiem, zaczyna być smarowana dopiero po 5 minutach. Tak, po 5 minutach. Na początku chodzi to na sucho. No dobra, trochę filmu olejowego jest na trybach, bo przecież to pracowało, więc trochę filmu olejowego jest. Natomiast ten tył cały, w ogóle łożysko, które jest z tyłu, to tam się pojawia olej po 5 minutach od momencie odpalenia i zaczyna i włączenia drive'u i skrzynia zaczęła się kręcić i chodzić, więc moja teoria jest taka, tylko moja, że te skrzynie po prostu są niedosmarowane i przez to z biegiem czasu, w dużo szybszym czasie niż w normalnych warunkach, zaczyna ta skrzynia się zacierać i zaczynają się robić cyrki, zgrzytające synchronizatory, huczenie łożysk. Więc to jest po prostu jedna z wielkiej lipy, jaką oni wymyślili, bo przecież można było trywialnie zalać na skrzynię, no podkorek, tak ja to tak nazywam podkorek, ale w dużą ilością oleju, która by cały czas była rozrzucana przez tryby, no i automatycznie ta skrzynia by była pięknie cała dosmarowana. My poprawiamy ten układ na tyle, ile możemy tego smarowania, tak żeby ten olej pojawił się natychmiast w całym układzie i że tak powiem był dużo bardziej dosmarowany niż powinien. Zalewamy trochę wyższym stanem oleju też, żeby zawsze trochę dół choinek chociaż złapał ten olej i lekko go zaczął rozrzucać, żeby to w minimalny sposób wyeliminować. No to jest pierwsza kwestia, którą robimy. Standardowo wybijają się gniazda łożysk. W tym wypadku akurat tej skrzyni jest dosyć dobrze. Co prawda to się dzieje dużo rzadziej niż w skrzyniach Estronik pierwszej generacji, w multitronikach i tego typu w rocznikach tam starszych. Natomiast też może się to dziać. Dalej lećmy. Układ przeniesienia napędu, czyli z tej choinki na zębatkę, z zębatki na mechanizm różnicowy, no to tutaj myślę, że tutaj trochę ciemno jest. Myślę, że tutaj nie ma co za bardzo opowiadać, no to jest rzeczą normalną. To łożysko akurat nie wyciera się jakoś tam często, więc tego nie ruszamy. Co dalej? Dalej mamy kosz sprzęgłowy. Kosz sprzęgłowy, tu też można napisać książkę. Rekonstrukcyjnie to sprzęgło jest zrobione całkiem nieźle, ponieważ tarcze sprzęgłowe, pomiędzy tarczami sprzęgłowymi są sprężyny takie odprężające. Te sprężyny to są stosowane po to, żeby pakiet tarcz dobrze pracował i był sprawny, żeby w momencie, kiedy puści ciśnienie z kosza sprzęgłowego, te tarcze się rozprężą i nie ma tu jakby nadmiernego tarcia, nie zużywa się przez to tarcza. Lubią te sprężyny pękać, natomiast to nie jest jakimś wielkim problemem dla nich. No, większym problemem jest to, że one się po prostu przypalają. Jak sobie weźmiemy, rozłożymy te tarcze i zobaczymy kolorystycznie, to generalnie wszystkie tarcze powinny być w jednym kolorze. A tu widać, że zawsze od góry do środka, od góry pakietu, one są dużo bardziej zużyte niż pod sam koniec. Dlaczego?
ponieważ siła tarcia jest w momencie dociskania całego pakietu jest dużo wyższa u góry pakietu niż na samym dole, bo tłok działa od dołu, więc to szybciej jest zaciśnięte. I te rzeczy właśnie musimy wymienić. Kolejną rzeczą, która jest, jeżeli chodzi właśnie o tarcze sprzęgłowe, to jest wycieranie się w tych miejscach. Tarcze po prostu w momencie, kiedy pracują w koszu, one się zaczynają podklepywać i wyciera się to miejsce, wyciera się tutaj te zęby. No i ten pakiet tarczek się ściska, to zanim on się dociśnie, to zaczyna kosić się. W momencie, kiedy on się kosi, no to jest w jakiś tam sposób odczuwalne podszarpnięcie tej skrzyni. No a w skutku to jest działanie takie, że w jakiś tam sytuacjach zaczyna ta skrzynia, odczuwamy niedoskonałości w postaci szarpnięć. To jest to. Ja mówię jakoś szybko, ale chcę wam dużo powiedzieć. Dalej, tu mamy pokrywę właśnie sprzęgła. To kupując nowy pakiet sprzęgła, to wszystko mamy w pakiecie, więc tu się nie ma czego obawiać. Ale kupując na przykład nowy pakiet, patrząc na sprzęgło dalej, to kolejną rzeczą, która jest i którą ludzie się skarżą, czyli jeżdżąc jednostajną prędkością potrafi skrzynia huczeć. Huczenie spowodowane nie prędkością obrotową kół, czyli biegiem, danym biegiem jaki jest, tylko prędkością obrotową silnika. Czyli tylko i wyłącznie w określonym obrotach ta skrzynia zaczyna gwizdać i jest to odczuwalne na przykład na wyższych biegach, a na niższych mniej. Ponieważ jest inne przełożenie, inny hałas, skrzynia jest mniej, bardziej wyciszona i wtedy dużo bardziej może się uwidocznić inna niedoskonałość w postaci huczącego łożyska. Tu mamy winowajce. Tak jak samo łożysko, tu jest takie łożysko, tak jak samo łożysko w sobie zaczyna się wyklepywać i ono... Myślę, że to nie będzie miarodajne, że wam tak pokażę. No generalnie ja już trochę słyszę to łożysko, że zaczyna huczeć. No ale to jest jedna rzecz. Dwa, wyciera się tutaj gniazdo całe. No jest to dla mnie totalną porażką, że przy 200 tysiącach, 100 paru tysiącach, no po prostu 100 parę tysięcy, 100 tysięcy plus, zaczyna się wycierać tutaj gniazdo łożyska. No i co do wyrzucenia. Więc w momencie, kiedy tu się pojawi luz, czyli zaczyna się wycierać, zaczyna wałek od kosza sprzęgłowego wibrować. No jak zaczyna wibrować, no to i po pierwsze tarcze zaczynają rezonować. Dwa, zaczynają być te odgłosy, o których wspominałem, bo się wyklepuje automatycznie łożysko. No łatwo sobie wyobrazić, co się dzieje po prostu dalej. Jest to kolejna niedoskonałość, która jest spowodowana, żeby wulgarnie nie powiedzieć, jakością materiału, z którego zostało wykonane. Idąc dalej, żeby pokazać wam kolejne rzeczy, no to tutaj mamy kosz sprzęgłowy. On jest rozwieszony na części pierwsze. To są pakiety tarcz. Tu mam przygotowane pakiety tarcz już nowych, które będziemy stosowali. Tak jak wspomniałem wcześniej w materiale, już są dostępne te pakiety tarcz, więc jeżeli mamy kosze sprzęgłowe dobre, niepowycierane, tu mam taki kosz przygotowany, tu mam obudowę wyjętą właśnie, używana, ale w idealnym stanie, ciasno łożysko siedziało, wszystko żeśmy to rozebrali, sprawdzili, gniazda niepowyklepywane, to montujemy nowe elementy wraz z pakietami całymi tarcz. Nie, to wszystko wchodzi nowe. No i zawsze możemy trochę przeoszczędzić, bo kosz sprzęgłowy koło piątki kosztuje. Regeneracja takiego kosza sprzęgłowego to jest połowa tego, więc jak nie widać różnicy, to po co przepłacać, jak to mówią w jakiejś reklamie. Więc tu mamy to przygotowane. A tu pokażę ten stary kosz, który przy 200 tysiącach się wybębnił. To jest rzecz, muszę zainwestować w nowy aparat, bo tu nic nie widać.
Tu mamy, nie, widać, troszkę widać. Nie, mamy takie miejsca właśnie, w których wyklepuje się ten kosz sprzęgłowy i to jest to, o czym mówiłem, czyli jeżeli włożymy tutaj tarczę, to w momencie, kiedy ona pracuje i wpadnie w takie gniazdo wyklepane, to ona zwyczajnie nie spadnie na dół, ona się kleszczy, ona się nie dopnie, dopnie się po chwili, albo się przyblokuje i idzie w delikatne poślizgu, nagle odpuści i w końcu przy wyższym ciśnieniu złapie, wtedy poczujemy jakieś szarpnięcie. To myślę, że to jest spowodowane właśnie takimi niedoskonałościami. No. No i co możecie powiedzieć na ten temat? No, dla mnie materiał, z którego to jest wykonane, to w ogóle ciężko nawet ująć jakimikolwiek słowami, że coś takiego może wymyślili. No, dla nas, warsztatowców firm, które próbują regenerować, próbują to naprawiać, no może to jest dobre, bo mamy od groma roboty. Z drugiej strony, no też chcielibyśmy mieć dużo roboty, ale nie chcielibyśmy poprawiać i myśleć o tym, że co tu zrobić i czy to, co stosujemy w kolejnych etapach, przyniesie efekt, czy klient po 100 tysiącach niestety wróci, bo to wszystko jest wykonane z tego, z czego jest wykonane. Nie wiem. Ktoś kiedyś powiedział mądrą rzecz, że firmy nie mają, czyli no nie serwisy, tylko producenci samochodów nie mają czasu i nie mają kasy na to. Myślę, że chodzi o czas, żeby testować dane elementy, ich zużycie, żywotność i inne rzeczy, tylko po prostu robią to na nas, na ludziach. Czyli wypuszczają serię samochodów z daną skrzynią i po prostu obserwują świat. I jak to się będzie zachowywało? Podejrzewam, że w Europie jest tego więcej, w Stanach pewnie nie do końca, bo tam roszczeniowość ludzi jest dużo większa. I my testujemy, my sprawdzamy, jak się te samochody zachowują, wracają czy nie wracają, połowę reklamacji odrzucają, bo ten typ tak ma, bo to jest to samo co w moim i w innych Mercedesach klasy V. Rosnący poziom oleju. Jak pojedziemy do serwisu, to powiedzą, że nie, mogą upuścić olej. Ten typ tak ma, rośnie poziom oleju i tyle. Fabryka ilości oleju w silniku. Mówię o silniku, o wadach silnikowych, no ale to jakby nie tędy droga, nie o tym materiał. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jesteśmy takimi trochę królikami doświadczalnymi, które testują te samochody. Testują te samochody na drogach, potem 3/4 tych samochodów trafi do takich osób jak my, czyli warsztatów alternatywnych. A co zarobiło? Sprzedało samochód, ktoś pojechał 3 razy na serwis, potem się poddał, wydał trochę pieniędzy, poddał się, sprzedał samochód dalej, bądź inne cyrki i co? I interes się kręci, wszyscy są zadowoleni, a konsument najmniej, bo kupując samochód za 300, czy może nawet więcej, nie wiem ile w tej chwili taka szóstka kosztuje, myśli, że ma samochód na ładnych parę lat, że do 200 tysięcy sobie pokula, a tu się okazuje, że 100 tysięcy ktoś jak się sprawnie robi, no to w pięknym trzecim roku, czyli po okresie gwarancji, zaczyna się ta skrzynia psuć. Dla mnie rzeźnia. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Podyskutujmy może na ten temat, bo to jest ciekawy temat, jak wy sobie radzicie z takimi rzeczami. A co? A my jedziemy z materiałem. Teraz nie będę, zmieniam, chcę troszeczkę zmienić technikę tutaj nagrywania i chcąc troszeczkę skrócić te filmy, żeby nie pokazywać, jak ja wkładam to wszystko na przyspieszonych materiałach, to po prostu w następnym ujęciu pokażę, jak będzie mieli choinkę zapasowaną, jak będzie ta obudowa zmontowana i w takich krótkich cyklach pokażę cały proces tego estronika. Kolejna rzecz jest, o której nie powiedziałem w poprzednim wejściu, to jest serce całego estronika, czyli hydraulika z komputerem, z filtrami, z pompą oleju. Nie, dużo ludzi myli pompę oleju, a pompę oleju, więc to są w tej skrzyni są dwie pompy oleju. Pierwsza
którą mamy na zewnątrz, która jest przykręcona na 4 śruby Torx chyba 30. Jest to pompa oleju do układu smarowania części mechanicznej. I to jest tylko pompka, która pompuje, podnosi poziom oleju do góry. A tu mamy główną pompę elektryczną, która pompuje cały układ mechatroniczny, czyli do poszczególnych zaworów, do sprzęgieł ten olej. I ta część jest jakby najważniejsza. W tą część wchodzi mało oleju, 3,5 litra oleju wchodzi. I tu mamy pompę elektryczną. I co jest bardzo ważne przy tej pompie, i kilka razy mi się zdarzyło, że żeśmy naprawiali te hydrauliki na wysyłkę. Klienci mówią, że po włożeniu ona pokazuje usterkę pompy olejowej i nie jeździ. Ta pompa, wystarczy, że ją włożymy do samochodu, zapniemy wtyczkę, wepniemy komputer i nawet jeżeli będziemy mieli akumulator podłączony, a nie będziemy mieli zalane i samochód będzie nieodpalony, ta pompa się załączy, bo czujnik ciśnienia zobaczy niski stan oleju, a on w momencie otworzenia drzwi dopompowuje sobie, tak jak pompa wstępna w skrzyni w paliwa, on sobie dopompowuje ciśnienie, czyli załączy pompę tak, żeby akumulator ciśnienia, który jest tutaj, później go pokażę, uzupełnił sobie ciśnienie i był w trybie gotowości, że po odpaleniu zaraz jedziemy. Ona się załącza. W momencie, jak ona się załączy, to jest kolejne kuriozum. Nie ma żadnego zabezpieczenia i ona tak będzie długo chodziła, aż się spali. Sami jedną spaliliśmy pompę, ucząc się na początku tych skrzyń. No bo ona, tak jak mówię, załączyła się i bardzo cichutko chodzi ta pompa, więc nawet jej wiele nie słychać, po prostu się potrafi spalić. W procedurach diagnostycznych jest napisane jasno i wyraźnie, że należy uruchomić procedurę napełniania z poziomu testera, bądź odłączyć akumulator i odłączyć cały układ, dopiero po zalaniu uruchomić procedurę odpowietrzania bądź uzupełnienia ciśnienia. Więc na to chciałbym zwrócić uwagę, szczególnie tych, którzy nie chcą sobie czegoś zepsuć, a są majsterkowiczami i chcą sobie na przykład sami wymienić olej, bo co to za filozofia wielka, opuścić mechatronikę, to uprzedzam Was, że wtykę odpinamy i ją podpinamy na samiuteńkim końcu, dopiero jak już mamy wszystko zrobione. Nawet możemy nalać więcej tego oleju do części mechatronicznej. To się nic nie stanie w momencie, kiedy będzie tego oleju za dużo, a w tej komorze dosyć mało wchodzi, tak jak mówiłem, to wyrzuci odpowietrznikiem ten olej i tam totalnie nic się nie dzieje z tym, że nawet wyrzuci nadcen oleju odpowietrznikiem. Co jeszcze chciałem powiedzieć o mechatronice? Ja już to kiedyś mówiłem, no te blaszki uszczelniające z gumkami, to jest też istotna rzecz, żeby było szczelnie. No i trzy filtry, które trzeba też wymieniać przy każdej obsłudze. Zawsze je wymieniamy, czy przy remoncie, czy jakkolwiek. No i oczywiście tu od tej strony mamy tak, dwa czujniki ciśnienia. Tutaj jest wtyczka, którą wpinamy do układu pozycjonerów, o których mówiłem wcześniej, do tych pozycjonerów. A tu mamy rząd zaworów, które tak naprawdę są sercem i głównym problemem tych hydraulik, czyli zacierają się. Jak się one zatrą, to te tłokorozdzielacze też się potrafią uszkodzić i nie do końca poprawnie działają. Więc na to trzeba zwracać uwagę i to trzeba przy każdym takim serwisie regeneracji poprawiać. A tu mamy komputer sterujący całą skrzynią biegów i no i tyle. On jest oczywiście standardowo w skrzyni biegów, ochrona komponentu i te sprawy. Zdarza się, że komputery padają, trzeba klonować drugi, bo na przykład skrzynia się nie chce douczać. No to jest typowe w skrzyniach, w Westronikach pierwszej generacji też czasami tak było, że zrobiliśmy wszystko, a skrzynia nie jechała tak jak się należy. W momencie przeflaszowania bądź wymianie komputera i wgraniu nowego programowania wszystko ustępowało.
więc tutaj nie ma jakiejś tam filozofii. No dobra, lecimy z materiałem. Zaczynamy montować po kolei choinkę, układ smarowania, akumulator ciśnienia i potem będę pokazywał dalej. Tak jak możecie zauważyć, mamy już część przykładniową poskładaną, zostało tylko założyć obudowę. Tutaj wzięliśmy się za hydraulika. W hydraulice wymieniliśmy filtry. Jest już w tej chwili sprawdzona, naprawiona ta hydraulika, gotowa do montażu. Tak mogę pokazać Wam te filterki, jak wyglądają. Zobaczymy, czy filterki były oryginalne. Nie widzę tutaj daty. 17 rok, tak. To prawdopodobnie to jest oryginał. Wydaje mi się, że skrzynia też jest z 17 roku. 16, 17, ale chyba 17. Już jeszcze tu zerknę. Nie widzę, nieważne. No w każdym razie filterek wygląda, jest siwy. Nowy filterek jest całkiem biały, więc widać, że on jakby ten materiał filtrował drobne opiłki metalu, które się pojawiały. No i teraz to jest to, o czym mówiłem tutaj, że te widełki na stawniki są poprzekręcane. One są poprzekręcane tutaj od góry. Tu są śrubki. Te śrubki są poprzykręcane. W tej chwili chciałbym to sprawdzić, czy te przesuwki działają poprawnie. Nie, najprościej jest to sprawdzić przez powietrze. Ja już kiedyś o tym mówiłem. Po prostu wystarczy sprawdzić, czy przesuwka na małym ciśnieniu 2 barów sobie płynnie pracuje. Jeżeli jest płynnie, to jest ok, nie? Taka magia. Tu dmuchamy, tam się przesuwa. Normalnie cuda. Żarcik. Więc tak, to wszystko pracuje poprawnie. Już oczywiście wcześniej to sprawdziłem. Tu mamy czujnik prędkości. To też jest istotne, żeby pamiętać, żeby przykręcić, żeby te czujniki halotronowe były przeczyszczone, żeby nie było opiłków. One są sprawdzone, my chyba nawet któryś wymienialiśmy, bo on nam się nie podobał. Jedźmy dalej. Akumulator ciśnienia. Akumulator ciśnienia to jest takie ustrojstwo, które ma tutaj sprężynę i gaz. Nie wiem, czy akurat ten ma gaz. Niektóre mają gaz, niektóre nie. W każdym razie sprężyna i zwykły tłok. I w momencie odpalenia, przekręcenia zapłonu, to jest to, o czym mówiłem, to tutaj jest pompowany tym kanałem olej do tego akumulatora. Ten akumulator się napełnia olejem i utrzymuje ciśnienie w całej skrzyni. W momencie, kiedy start-stop zadziała i się wyłączy to cała skrzynia, to ciśnienie spadając stąd utrzymuje w całym układzie poprawne ciśnienie, tak żeby sprzęgła były zapięte i żeby były gotowe w momencie odpalenia od razu do płynnej jazdy. W teorii to pięknie wygląda i teoretycznie wszystko super, tak jak to nie wpływa na turbiny i na inne rzeczy, tak w praktyce, tak samo jak i psuje inne rzeczy, tak psuje i skrzynię biegów, ponieważ ta skrzynia, jak i w wielu samochodach, po prostu ruszy z jakimś tam delikatnym szarpnięciem. Nigdy nie ruszy z szarpnięciem, jak jest odpalona, ale jak jest zgaszona, to nie ruszy z szarpnięciem, więc dla mnie, ja to wyłączam w każdym jednym samochodzie, żeby potem nie było lipy. Jeżeli chodzi o puszkę olejową, ona jest już poprawiona, jest zamontowana poprawnie. Mechanizm różnicowy żeśmy tu przykręcili. Na co trzeba zwrócić też uwagę przy mechanizmie różnicowym, co mi powiedział kolega, który przykręcał tą różnicówkę i nie wiedział tego, co dla mnie się wydawało oczywistym. To są 2 rodzaje śrub, jedne są aluminiowe, drugie stalowe. Stalowe są do poprzykręcania mechanizmu różnicowego, aluminiowe są do poprzykręcania obudowy z góry. Przyjdzie tutaj uszczelka papierowa, obudowa. W obudowie jeszcze wymieniamy. Jesteśmy w trakcie wymiany łożyska. I tyle. Ta część będzie zamknięta. Hydraulikę potem założymy, potem przewrócimy skrzynię i dokończymy sobie kosz sprzęgłowy. Zostańcie dalej. No i tak, moi drodzy, mamy poskładaną skrzynię. Poza koszem sprzęgłowym.
W pierwszej kwestii jeszcze powiem odnośnie nalewania oleju do części mechanicznej, czyli tutaj dokładnie. Ja już to kiedyś mówiłem, ale wolę to zawsze powtarzać, bo dużo ludzi dzwoni i pyta, jak to zrobić. Więc to nie jest skomplikowane, jeżeli to robimy nawet estetycznie w domu. Nie ma wielkiej filozofii, ponieważ żeby zlać olej, tu jest przykręcona chłodniczka i tu w tym miejscu możemy się odkręcić z chłodniczką i stąd zleci olej. Bądź możemy, no tak, możemy tak zrobić, możemy też, tu gdzieś będzie jeszcze korek, tu też jest korek, tu widzę korek i tą korkę możemy zlać. Występują też metalowe, aluminiowe miski, ale jakby zasada jest taka sama. I teraz jeżeli nalejemy oleju do tej części, 3,5 litra wchodzi, no tam zawsze my lejemy trochę więcej, potem lepiej upuścić, żeby było pewne, ile jest. To tu jest rurka przelewowa, czyli w tym miejscu mniej więcej od środka jest ona podcięta, tu jest otwór. Jak skrzynia, no oczywiście jest odwrócona, to stan maksymalny tego oleju jest tutaj na odpalonym silniku i musi zlecieć nad stan. I to jest prawidłowa ilość. Jeżeli będzie trochę więcej tego oleju, a niewiele więcej wystarczy, no nawet i 4 litry wystarczy, żeby wyrzucił ten olej odpowietrznikiem. Natomiast jeżeli wyrzuci odpowietrznikiem, to nic takiego się nie stanie, bo to odpowietrznik zadziała jak zawór bezpieczeństwa i też zleci ten olej. Nie jest to prawidłowe, natomiast no, nie spowoduje to jakby jakiegoś uszczerbku, bo bardzo szybko ten olej będzie zweryfikowany. To jest to, tu jest pozycjoner, już chyba o nim mówiłem. No i tu jest środek skrzyni od części sprzęgłowej. Tutaj wchodzi sprzęgło. Łożysko ślizgowe z tłokiem wyciskowym od sprzęgła. Uszczelka, uszczelniacze, o-ringi. To wszystko tutaj tak to wygląda. Tu mamy przygotowane sprzęgło do zamontowania. Dwa słowa chciałem wam powiedzieć jeszcze o sprzęgle, o zasadzie działania sprzęgła, bo to jest też ciekawe. Więc tak, mamy dwa tłoki. Jeden tłok jest od strony zewnętrznej, od strony dekla, który wyciska jedną część sprzęgła na zasadzie, pokażę to, na zasadzie tłoku i łapek. Tak mamy te łapki. W momencie, kiedy zostaje podane ciśnienie tutaj kanałem dolotowym, tym kanałem zostaje podane ciśnienie, ten tłok się podnosi i na łożysku ślizgowym dokładnie tu dociska ten pakiet tarczy i go ściska. To jest pierwsze sprzęgło, tak działa. Ważne jest, żeby zawsze zweryfikować to łożysko, które jest tutaj, bo na nie działa dosyć duża siła. Co prawda nie zdarzyło mi się, żeby jakoś w wyjątkowy sposób było uszkodzone, ale tutaj największa praca się robi. Natomiast jeżeli chodzi o drugi pakiet sprzęgieł, czyli ten zewnętrzny, na ten zewnętrzny działa łożysko tu od tej strony, tu od przodu, w tym miejscu. I to jest to łożysko, które jest tutaj. A pod nim, to jakbyście nawet kiedyś rozbierali, to czasem to łożysko ślizgowe jest przykręcone, a czasem nie, czasem jest tak luźno. Ja nawet pierwsze jak kiedyś rozbierałem, to myślałem, że ktoś już tu był, ale tak to się powtarza i no, tak jest, nie wiem dlaczego. W niektórych jest przykręcone, w niektórych nie. Tu mamy taki uszczelniacz o-ring. Moment, oświetlenie uciekło. Tu mamy uszczelniacz, a tu jest ten tłok, który działa. Nie, jak widzicie, nic skomplikowanego. Zwykły tłoczek, który się po prostu wysuwa. I tak samo z tym łożyskiem w ten sposób tutaj działa na ten pakiet tarczy. I dociska kolejny ten pakiet tarczy. Także tak działa budowa sprzęgła. No i tyle. Mechanizm różnicowy, to już mówiłem, że mamy założony. Półoś napędowa, zawsze kontrolujemy, to też mówiłem, ale jeszcze raz powiem, kontrolujemy, czy nie ma tutaj luzu na tej półosi. Pokrywa uszczelniająca jest założona. Tu jeszcze pokażę od tyłu,
jak wygląda ta skrzynia. Bo miałem to wtedy porozbierane, tak wygląda tył tej skrzyni. Pod tą pokrywą jest właśnie to łożysko, o którym mówiłem, które jest niedosmarowane. Tu jest jeden z tych kanałów, do którego dochodzi ten olej. I co? No i na to trzeba też zwracać uwagę. Ja kiedyś, jak będę rozbierał tą skrzynię, to jeszcze pokażę eksperyment na aucie, że zdejmiemy tą pokrywę, odpalimy auto i zobaczycie, po jakim czasie od odpalenia będzie leciał olej. Ale tak jak wam mówiłem, jeżeli jest gęsty olej, czyli na zimnym rozruchu, pierwszy rozruch po nocy, to potrzeba czasu, żeby to się zapełniło olejem i żeby było dostatecznie smarowane. No dobra, ja chyba tyle wyczerpałem temat stronika drugiej generacji, chociażby na ten moment. Jak wiecie, te skrzynie są skrzyniami, które stosunkowo krótko są na naszym rynku i jakby proces usterek ewoluuje cały czas, ponieważ tych usterek niestety przybywa z czasem eksploatacji tych samochodów. No i na pewno te materiały będziemy odświeżali, te problemy będą się nowe pojawiały. Nowe jakby części będą do nich wchodziły, więc też będziemy testowali, próbowali. No i tyle. Żegnam się z wami. Jak tradycyjnie, jak wam się podobał materiał, to subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!